Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Hallan Coben, Błękitna krew Z angielskiego przełożył Andrzej Grabowski Czyta Marian Opania Przez kartonowy peryskop Myron Bolitar Patrzył na gęstą ciszbę pocieszni ubranych widzów kiedy po raz ostatni korzystał z tej zabawki? Przypomniał sobie, jak wysyłał pieczęcie z pudełek po chrupkach śniadaniowych Capn Crunch, wspomnienie to stanęło mu przed oczami niczym czarne plamki od patrzenia w słońce, po których boli głowa. Obserwował w lusterku mężczyzn w pumpach, w pumpach litości, stojących nad małą białą kulką. Maniacy w pociesnych strojach mamrotali podekscytowani Majron stłumił ziewnięcie Mężczyzna w pumpach przykucnął Po krótkiej przepychance wśród śmiesznie odzianego mrowia Zaległa niesamowita cisza Wszystko zamarło, tak jakby nawet drzewa, krzewy I starannie przystrzyżone z trawy Wstrzymały pospołu oddech A potem ten w pumpach walnął w białą kulkę kijem Tum zaszemrał sylabami niezrozumiałymi, jak przekomarzanki dochodzące z sceny w teatrze. Piłeczka wzbiła się w powietrze, pomruki się natężyły. Można już było rozróżnić słowa, a zaraz potem zdania. Wyborne zagranie. Super uderzenie. Przepięknie strzelił. Kapitalnie kropnął. Panie Bolitar, Mayron odjął peryskop od oczu. Z chęcią zawołałby. Peryskop w górę, gdyby nie obawa, że w snobistycznym, dostojnym klubie golfowym Marion uznają to za dziecinadę. Szczególnie podczas otwartych mistrzostw stanów. Spojrzał na rumianego jego mości około siedemdziesiątki. – Pańskie spodnie – powiedział. – Słucham? – Boi się pan wpaść pod wózek golfowy? – Pomarańczowo-żółte portki – Miały odcień o ton jaskrawszy od wybuchającej supernowej, ale ich właściciel bynajmniej nie wyróżniał się strojem. Większość widzów obudziła się, widać, z dylematem, w co się odziać, by pasowało do otoczenia jak pięść do nosa. Wielu wybrało oranże i zielenie, jakimi świecą najtandetniejsze neony. Dużym powodzeniem cieszył się też kolor żółty oraz dziwne odcienie fioletu, najczęściej w zestawieniach odrzuconych przez wszystkie pomponiarki ze szkół średnich na środkowym zachodzie. Czyżby kogoś tak zakłuło w oczy stworzone przez Boga naturalne piękno, że postanowił je zesplecić? A może zadziałał tu inny mechanizm? Może owa papuzia konfekcja miała bardziej praktyczne źródło? Może w czasach, gdy zwierzęta biegały wolno, golfiści odstraszali ciuchami dziką faunę? Niezła teoria. Musimy porozmawiać, szepnął starszy pan. W pilnej sprawie. Wiewialna krągłość jego policzków przeczyła błagalnemu spojrzeniu. – Proszę – dodał, chwytając Majrona za rękę. – O co chodzi? Znajomy poruszał szyją, jakby uwierał go ciasny kołnierz. – Jest pan agentem sportowym, prawda? – Tak. – I jest pan tu, żeby zdobyć klientów? Majron zmrużył oczy. – Skąd pan wie, że nie podziwiam fascynującego spektaklu, jakim są spacerujący dorośli? – Starszy pan nie uśmiechnął się, ale przecież golfiarze nie słyną z poczucia humoru. Znów poruszył szyję i przysunął się bliżej. Mówi panu coś nazwisko Goldren? Spytał schrypłym szeptem. Oczywiście, odparł Myron. Gdyby zadano mu to pytanie wczoraj, nie wiedziałby, o kim mowa. Golfem interesował się średnio, a przez minione dwadzieścia lat Jack Coldren był graczem co najwyżej przeciętnym. Jednak po pierwszym dniu otwartych mistrzostw stanów na parę dołków przed końcem drugiej rundy nieoczekiwanie wyprzedzał stawkę o imponujące osiem punktów. A czy wie pan, kim jest Linda Coldren? To było. Pytanie łatwiejsze. Linda, żona Jacka Coldrena, od dziesięciu lat dominowała w światowym golfie kobiecym. Tak. Nieznajomy pochylił się i znów poruszył szyją. Nie dość, że irytująco, to zaraźliwie. Myron musiał walczyć z pokusą, żeby go nie zmałpować. Są w poważnych kłopotach szepnął mężczyzna. Jeżeli im pan pomoże, zyska nowych klientów. Jakich kłopotach? Starszy pan rozejrzał się. — Tu jest za dużo ludzi. — Rzekł. — Proszę za mną. — Czemu nie? — Myron wzruszył ramionami. Odkąd zaciągnął go tu przyjaciel i partner w interesach Windsor Horn, Lockwood III, w skrócie Wynn, ten staruszek był pierwszą osobą, z którą nawiązał kontakt. Ponieważ turniej rozgrywano w Merion... W Macierzystym polu golfowym rodu Lokółudów od jakiegoś miliarda lat, Wynn uznał, że to świetna okazja do zdobycia kilku doborowych klientów. Myron miał w tej mierze nieco inne zdanie. Od hord agentów sportowych rojących się na zielonych łąkach klubu golfowego, na podobieństwo szarańczy, odróżniała go, jak sądził, jawna niechęć do golfa co nie stanowiło najlepszej reklamy w oczach wyznawców tego sportu. Myron Bolitar prowadził mieszczącą się przy Park Avenue w Nowym Jorku agencję Rep Sport MB. Jej powierzchnię dzierżawił od dawnego współlokatora z Akademika Wina, wielkiego bankiera inwestycyjnego, białego bogacza z dziada pradziada, do którego rodziny należała mająca siedzibę na tejże Park Avenue, firma Lockhorn Securities. Myron negocjował umowy ze sportowcami. Win, jeden z najbardziej szanowanych maklerów w kraju, zawiadywał ich finansami i inwestował pieniądze. Resztą zaś zajmował się trzeci filar zespołu MB, Esperanza Diaz. Szli więc, cóż za patriotyzm. Za chwalebnym przykładem trójpodziału demokratycznej amerykańskiej władzy. Slogan reklamowy wybierz RIP Sport MB. Konkurenci to kryptokomuszki. Kiedy starszy pan prowadził Majrona wśród tłumu, kilku mężczyzn w zielonych marynarkach, modnych głównie na polach golfowych, jako strój maskujący na tle trawy, pozdrowiło go szeptami: Moje uszanowanie, Baki. Świetnie wyglądasz, Baxter. Doskonała pogoda na golfa, bakru. Ich wymowa zrazała, że skończyli prywatne szkoły i są bogaczami, dla których zima i lato to czasowniki. Majron już miał zrobić uwagę o nazywaniu dorosłego mężczyzny Baki, lecz kiedy masz na imię Majron, nie śmiej się dziadku z cudzego wypadku. Jak wszystkie imprezy sportowe w wolnym świecie, także i ta, przypominała bardziej gigantyczny billboard niż arenę zmagań. Sponsorem głównej tablicy była IBM. Canon rozdawał kartonowe peryskopy. Pracownicy American Airlines obsługiwali stoiska z gastronomią. Linie lotnicze handlujące żywnością. Co za geniusze to wymyślili. Aleję korporacyjną zapełniały firmy, które buliły powyżej 100 tysięcy od łebka za rozstawienie na kilka dni namiotu, głównie po to, by swoim dyrektorom stworzyć pretekst do obejrzenia turnieju. Travelers Group, Mass Mutual, Itna, golfiści kochają się ubezpieczać, Canon, Hubeline, Hubeline, co za czort, wyglądali na miłą firmę. Pewnie kupiłby jej produkty, gdyby wiedział, co sprzedają. Najzabawniejszych że na otwartych mistrzostwach stanu było mniej komercji i reklam niż na innych zawodach golfowych. Na razie bowiem nikomu nie przehandlowano tej nazwy. Nazwy innych turniejów opatrzone nazwiskami sponsorów brzmiały cokolwiek głupio. Komu by się chciało ruszyć tyłek, żeby wygrać turniej otwarty? G.S. Penny, otwartego McCloba, a nawet trzyrundowy challenge Windys. Starszy pan zaprowadził go na parking dla wybranych. Z mercedesami, kadiakami, limuzynami, wśród nich stał Jaguar Wina. Amerykański Związek Golfa umieścił tam niedawno tablicę z napisem Parking tylko dla członków. Pan jest y, członkiem klubu Merio? Domyślił się Myron, mistrz dedukcji. Starszy pan odpowiedział ruchem szyi bliskim skinięciu głową. Moja rodzina wywodzi się z czasów, kiedy powstał Mario. Odparł z jeszcze wyraźniejszym, snobistycznym akcentem. Tak jak rodzina pańskiego przyjaciela Wina. Majron spojrzał na niego bacznie. Pan zna Wina? spytał. Jego rozmówca uśmiechnął się blado i niezobowiązująco wzruszył ramionami. Jeszcze mi się pan nie przedstawił. Stone Buckwell. Starszy pan wyciągnął rękę. Wszyscy mówią mi Bucky. Majron Uścisnął mu dłoń. Jestem ojcem Lindy Coldren. Baki otworzył błękitnego kadijaka i wsiedli. Włożył kluczyk do stacyjki. Z radia lała się muzyczka, co gorsza syntetyczna wersja Raindrops keep falling on my head. Myron natychmiast otworzył okno, żeby wpuścić trochę powietrza i dużą dawkę normalnego hałasu. Na terenie klubu mogli parkować tylko jego członkowie, więc nie mieli kłopotów z wydostaniem się z Merion. Na końcu ulicy skręcili w prawo, a potem jeszcze raz w prawo. Baki na szczęście zgasił radio. Majron cofnął głowę do wnętrza. I co pan wie o mojej córce i jej mężu? Spytał Baki. Niewiele. Nie jest pan wielbicielem golfa, co? — Nie przepadam. — To naprawdę wspaniały sport. Chociaż słowo sport nie oddaje golfowi sprawiedliwości. Hmm. — To gra książęca. Rumiana twarz Stona Bakuela rozjaśniła się. W jego oczach rozbłysła ekstaza, jaką widzi się tylko u ludzi głębokiej wiary, a w ściszonym głosie zabrzmiał nabożny podziw. — Niezrównana. Człowiek toczy samotny pojedynek z polem. Nie ma na kogo zwalić winy. Nie ma kolegów, z drużyny, wyzwisk. Golf to najszlachetniejsza z gier. Mruknął mm, ponownie Mayer. Przepraszam, panie Bakwell, nie chciałbym wyjść na góra. Ale o co właściwie chodzi? Proszę mi mówić Baki. Dobrze baki. Starszy gentleman skinął za probatą głowę. Podobno pan i Windsor Lockwood jesteście więcej niż tylko wspólnikami w interesach. To znaczy? Słyszałem, że znacie się od dawna. Na studiach dzieliliście pokój. Zgadza się? Dlaczego pan pytał Wina? Wpadłem do klubu go odszukać. Ale sądzę, że tak jest lepiej. Jak? że od razu trafiłem na pana. Może kiedy. No cóż, zobaczymy. Nie, nie obiecuję sobie za wiele. Mayram skinął głową. — Nie wiem o czym pan mówi. Baki skręcił w sąsiadującą z polem golfowym ulicę Golf House Road. Golfiarze to ludzie z wyobraźnią. Po prawej było pole golfowe, po lewej okazały rezydencje. Minutę później Baki wjechał na kolisty podjazd prowadzący do dużego domu zbudowanego z kamienia zwanego rzecznym. Kamień rzeczny był w tych stronach niebywale modnym budulcem. Win nazywał go brukowcem filadelfijskim. W budynku z dużym gankiem zamkniętym z prawej strony strzegł biały płot, masa tulipanów i dwa klony po bokach chodnika. Samochód zatrzymał się. Przez chwilę obaj siedzieli bez ruchu. A więc o co chodzi, panie Bakwell? Zagadnął Myron. Mamy zmartwienie. Jakie zmartwienie? Wolałbym, żeby wyjaśniła to panu córka. Baki wyjął kluczyk ze stacyjki i sięgnął do klamki. Dlaczego zwróciliście się do mnie? Spytał Myron. Powiedziano nam, że pan może pomóc. Kto? Stone Buckwell znowu wprawił szyję w szybszy ruch. Kiedy wreszcie zatrzymał latającą jak na luźnym łożysku głowę, udało mu się spojrzeć Majronowi w oczy. Matka Wina. Majron zesztywniał. Serce zjechało mu nagle w ciemny szyb otworzył usta zamknął jej i czekał. Starszy pan wysiadł z samochodu i ruszył do wejścia. Po dziesięciu sekundach Myron podążył za nim. Wyn nie pomoże, powiedział. Bakwell skinął głową. Właśnie dlatego zwróciłem się z tym do pana. Podeszli ceglanym chodnikiem do uchylonych drzwi. Bakwell pchnął je lekko. Linda. Linda Caldren, wysoka brunetka, z krótkimi, sprężystymi włosami stała przed telewizorem. Białe szorty i żółta bluzka bez rękawów odsłaniały jej gipkie, wysportowane nogi i ręce o gładkich, długich mięśniach, które uwydatniała opalenizna. Zmarszczki przy oczach i ustach świadczyły, że kobieta ma pod czterdziestkę, ale Myron od razu zrozumiał, dlaczego jest ulubienicą reklamodawców. Była w niej drapieżna kobiecość. Piękno płynące nie tyle z subtelności, co siły. Śledziła transmisję z turnieju. Na telewizorze stały rodzinne zdjęcia w ramkach. Kąt pokoju zajmowały obłożone poduchami duże kanapy, ustawione w kształt litery V dyskretny wystrój, jak na golfistów. Bez trawiastej wykładziny, bez dołka, bez golfowych ozdóbek, estetycznie stojących o parę klas niżej od, na przykład, oleodruków, z psami grającymi w pokera, bez kubka z kołeczkiem i piłeczką, zwieszającego się z łopat łosia. Linda Coldren znienacka strzeliła okiem w ich stronę, omijając Myrona i trafiając w ojca. — Pojechałeś pod Jacka? — wypaliła. Nie skończył rundy, usprawiedliwiał się Baki. E, Zaliczę osiemnasty dołek, skinęła w stronę telewizora. Sądziłam, że na niego zaczekasz. E, przywiozłem za to pana e, Bolitara. Kogo? Myron Bolitar, przedstawił się z uśmiechem Myron, robiąc krok do przodu. Linda Koldron zerknęła na niego i spojrzała na ojca. A kto to jest? E, poleciła mi go Sissy. Jaka Sissy? spytał Myron. M Matka wina. Aha, oczywiście. Co on tutaj robi? Pozbądź się go. Lindo, posłuchaj, potrzebujemy pomocy. Nie od niego. Pan i Win mają doświadczenie w takich sprawach Win to psychol Wycedziła O, więc pani dobrze go zna Wtrącił Myron Linda Coltrane wreszcie go zauważyła Nie zamieniłam z nim słowa Odkąd skończył osiem lat Odparła mierząc go piwnymi Głęboko osadzonymi oczami Ale nie trzeba skakać do piekła Żeby wiedzieć, że jest tam gorąco Hmm, ładne porównanie Pochwalił Myron Pokręciła głową i zwróciła się do ojca. Powiedziałam wyraźnie: Żadnej policji. Spełnimy ich żądania. Ale pan nie jest z policji. Nie powinieneś mówić nikomu. Powiedziałem tylko siostrze zaprotestował baki. A ona nic nie powie. Majron znów poczuł, jak sztywnieje. Chwileczkę rzekł do bakiego. Pańska siostra jest matką Wina? Tak. Pan jest wujem Wina, a pani jego wujeczną siostrą. Linda Coldren obrzuciła go takim spojrzeniem, jakby nasikał na podłogę. Co za inteligencja! zadrwiła. Dobrze, że jest pan po naszej stronie. Świat roi się od kpiarzy. Gdyby to nie rozwiało pańskich wątpliwości, mogę wyrysować nasze drzewo genealogiczne. Byle w żywych kolorach, bardzo je lubię. Skrzywiła się i odwróciła do telewizora. Jack Coldren ustawił się do kończącego strzału z odległości i pół metra. Uderzył. Piłeczka zatoczyła łuk i wpadła do dołka. Widownia nagrodziła to brawkami. Gracz wyjął dwoma palcami piłkę i uchylił kapelusza. Na ekranie pojawiła się tablica IBM Jack prowadził ogromną przewagą dziewięciu punktów. Biedak linda Kodron pokręciła głową. Myron nie odezwał się, Baki również. Czekał na to dwadzieścia trzy lata dodała. Wreszcie sobie odbija. Mayeron popatrzył na bakiego. Baki odpowiedział mu spojrzeniem i potrząsnął łową. Linda, która wpatrywała się w ekran, dopóki jej mąż nie zszedł z pola, wzięła głęboki oddech i odwróciła się do Mayerona. Jack jeszcze nie wygrał zawodowego turnieju, panie Bolitar. Najbliżej zwycięstwa był jako dziewiętnastolatek w swoim pierwszym sezonie w gronie zawodowców. Właśnie wtedy po raz ostatni rozegrano w Merion otwarte Mistrzostwa Stanów. Może pamięta pan nagłówki? Znał w skrócie tę historię. Odgrzały ją poranne gazety. Stracił prowadzenie? Tak? Linda Koldren prychnęła kpiąco. Łagodnie mówiąc. Odparła. Od tej chwili zaczęło mu iść jak po grudzie. Zdarzały się lata, że nie załapywał się do turniejów. Wybrał świetny moment żeby się odkuć otwarte mistrzostwa stanów popatrzyła na niego jakoś dziwnie i splotła ręce pod piersiami gdzieś słyszałam pańskie nazwisko czy nie grał pan w koszykówkę owszem w akademickiej lidze wybrzeża wschodniego w drużynie uniwersytetu karoliny północnej uniwersytetu duka Sprostował. A tak dziuka, już pamiętam. Po naborze do NBA rozwalił pan kolano. Myron wolno skinął głową. To był koniec pańskiej kariery, prawda? Ponownie skinął głową. Ciężko pan to przeżył? Nie odpowiedział. Machnęła ręką. To, co pana spotkało, ma się nijak do losu Jacka. To znaczy. Odniósł pan kontuzję. Na pewno dużo przeżył, ale nie z własnej winy. A Jack na osiem dołków przed zakończeniem turnieju miał sześć punktów przewagi. Zdaje pan sobie sprawę, co to znaczy? To tak, jakby na minutę przed końcem decydującego meczu o mistrzostwo NBA prowadzić dziesięcioma punktami. To tak, jakby w ostatnich sekundach spotkania zepsuć stuprocentowy wsad decydujący o mistrzostwie. Jack kompletnie się zmienił. Już się nie pozbierał. Resztę życia spędził, czekając na okazję do zmazania tej plamy. Spojrzała na ekran. Znów pokazano tablicę wyników. Jack Coldren zachował dziewięciopunktową przewagę. Jeżeli znowu przegra. Nie dokończyła zdania. Stali w milczeniu. Linda wpatrywała się w telewizor baki. Bliski łez, wyciągał szyję, drżała mu twarz, oczy miał wilgotne. Co się stało, Lindo? spytał Myron. Nasz syn ktoś porwał naszego syna. Nie powinnam panu o tym mówić powiedziała Linda Codron. — zagroził, że go zabije. Kto? Linda Codron. Wzięła kilka głębokich oddechów, jak dziecko przed skokiem z trampoliny. Majron czekał. Skoczyła po kilku dobrych chwilach. Zazłonił dziś rano. Zaczęła wędrując wielkimi, chabrowymi, szeroko rozwartymi oczami po całym pokoju i nie zatrzymując ich nigdzie dłużej niż na sekundę. Oświadczył, że ma mojego syna. Ostrzegł, że jeżeli zawiadomię policję, zabije go. Powiedział coś więcej? Tylko tyle, że następnym razem poda instrukcję. To wszystko? Skinęła głową. O której był ten telefon? Dziewiąta. FU do dziesiątej. Myron podszedł do telewizora i wziął fotografię w ramkach. Czy to aktualne zdjęcie syna? Spytał. Tak. Ile ma lat? Szesnaście, a na imię Chad. Majron przyjrzał się zdjęciu. Płucołowaty jak jego ojciec, uśmiechnięty nastolatek w bejsbolówce z daszkiem wywiniętym zgodnie z młodzieżową modą, mrużył oczy, jakby patrzył pod słońce, a na ramieniu dumnie niczym karabin z bagnetem opierał kij golfowy. Majron wpatrywał się w jego rysy, szukał w nich wskazówki, nietuzinkowego wyjaśnienia. Nie znalazł. Kiedy pani spostrzegła, że sen zniknął? Spytał. Linda Coldron zerknęła szybko na ojca i wyprostowała się, z głową uniesioną wysoko, jakby szykowała się na przyjęcie ciosu. Czada nie ma od dłu dni. Odparła wolno. Od dwóch dni zdziwił się Majeron, wielki inkwizytor. Tak. Jak mam rozumieć nie ma. Dosłownie nie widziałam go od środy ale porywacz zadzwonił dzisiaj. Tak. Już miał coś powiedzieć, lecz urwał i złagodził ton. Traktuj ją w rękawiczkach, Majoron. W rękawiczkach, przykazał sobie. Wiedziała pani, gdzie jest syn? Sądziłam, że u kolegi, u Matthew, odparła Linda Coldren. Skinął głową raz i drugi, jakby jej odpowiedź była porażająco wnikliwa. Tak pani powiedział, czad? Nie. A więc, rzekł niby od niechcenia, przez dwa dni nie wiedziała pani, gdzie jest syn? Już mówiłam, byłam pewna, że jest umycił. Nie powiadomiła pani policji? Skądże? Majron już miał zadać kolejne pytanie, ale jej postawa kazała mu je przemyśleć. Wykorzystując jego niezdecydowanie wyprostowana jak struna Linda z płynną gracją ruszyła w stronę kuchni, podążył za nią, a za nimi Baki, który pewnie ocknął się z transu. Chcę się upewnić, czy dobrze zrozumiałem, spróbował z innej strony Myron. Czad zniknął przed turniejem? Tak, potwierdziła Linda. Mistrzostwa rozpoczęły się w czwartek. Pociągnęła za uchwyt w lodówce drzwiczki, otworzyły się z cmoknięciem. Ale dlaczego pan pyta, czy to ważne? Wyklucza pewien motyw. Jaki? Chęć wpłynięcia na wynik turnieju. Gdyby czad zniknął dzisiaj, to przy tak wielkiej przewadze pani męża nad konkurentami można by podejrzewać, że ktoś chce mu przeszkodzić wygranej. Jednak dwa dni temu przed rozpoczęciem mistrzostw nikt nie dałby Jackowi cienia szans, dokończyła za niego Linda. Bukmacherzy oceniali je w najlepszym razie jak jeden do pięciu tysięcy skinęła głową, zgadzając się z tą oceną. Napije się pan lemoniady? Nie, dziękuję. Tato. Baki odmówił, kręcąc głową, Linda Coldren zajrzała do lodówki. No dobrze. Majron klasnął o dłonie, siląc się na swobodny ton. Wykluczyliśmy jedną możliwość sprawdźmy inną. Linda Coldren znieruchomiała, utkwiwszy w nim baczne spojrzenie. W ręce bez wysiłku trzymała czterolitrowy szklany dzbanek z lemoniadą. Majron zastanawiał się, jak to rozegrać. Zadanie nie było łatwe. Czy syn byłby zdolny do takiej intrygi? Spytał. Słucham? W tych okolicznościach to oczywiste pytanie. Postawiła dzbanek na drewnianej podstawce. Co pan sugeruje? Że czat sam się porwał? Tego nie powiedziałem, chciałem sprawdzić, czy to możliwe. Proszę wyjść. Choć nie było go dwa dni, nie zawiadomiła pani policji. Można z tego wnioskować, że w domu doszło do konfliktu i że nie jest to pierwsza ucieczka czada. Albo też dojść do wniosku, Linda Koldren zacisnęła dłonie w pięści, że obdarzyliśmy syna zaufaniem, zapewniając mu swobodę zgodną z jego dojrzałością i odpowiedzialnością. Myron zerknął na bakiego, ten głowę miał spuszczoną. No, skoro tak się sprawy mają, tak się mają, ucięła. A czy odpowiedzialne dzieci nie informują rodziców, dokąd idą? Żeby się nie martwili. Linda Coldron wzięła szklankę. Z przesadnym pietyzmem postawiła ją na blacie i powoli napełniła lemoniadą. Czat nauczył się samodzielności, powiedziała. Jego ojciec i ja gramy zawodowo w golfa. Co szczerze mówiąc oznacza, że oboje rzadko bywamy w domu. I wasza nieobecność nie doprowadziła do konfliktu? To bez sensu. Linda Koldren pokręciła głową. Nie ja tylko. Panie Bolitar, czat sam się nie porwał. Owszem, jest nastolatkiem. Nie jest ideałem, podobnie jak jego rodzice, ale nie sfingował porwania. Załóżmy jednak teoretycznie, że to zrobił, chociaż wiem, że nie. Jeśli tak, to jest bezpieczny i pańska pomoc nie jest nam potrzebna. Krótce się dowiemy, czy to okrutny żart. Jeśli jednak mojemu synowi coś grozi, szkoda mi czasu na pańskie domysły. Majronski skinął głową miała rację. Rozumiem rzekł to dobrze. Czy po telefonie porywacza zadzwoniła pani do kolegi syna? Tego, u którego mógł przebywać do Matthew Squiresa tak. Nie domyślał się, gdzie jest czat nie miał pojęcia. Przyjaźnią się, czy tak? Tak. Bardzo blisko? Zmarszczyła brwi. Tak. Matthew często do niego dzwoni? Tak. Kontaktują się też przez internet. Jaki jest numer jego telefonu? Powiedziałam przecież, że z nim rozmawiałam. Mimo to proszę o podanie, odparł. Cofnijmy się jednak na moment. Kiedy. Ostatni raz widziała pani syna w dniu zniknięcia. Co się stało? Jak to co się stało? Ponownie zmarszczyła brwi. Pojechał na letnią szkołę, więc jego nie widziałam. Majron przyjrzał się jej. Milczała, przyglądając się mu nazbyt uporczywie. Coś tu się nie zgadzało. Zadzwoniła pani do szkoły i sprawdziła, czy dojechał? Nie pomyślałam o tym. Majron zerknął na zegarek. Piąta po południu, piątek. E, wątpię, czy kogoś tam zastanę, ale spróbuję. W domu jest więcej telefonów? Tak. Niech pani nie korzysta z tego, na który zadzwonił porywacz. Niech ta linia będzie stale wolna. Skinęła głową. Dobrze. Czy syn ma karty kredytowe, bankomatowe lub podobne? Tak. Poproszę o ich wykaz i numery, jeśli je pani zna. Ponownie skinęła głową. Skontaktuję się ze znajomą, sprawdzę, czy da się podłączyć do tej linii identyfikator numeru dzwoniącego, żeby go namierzyć, gdy zadzwoni. Czat, jak słyszałem, ma komputer. Tak. Gdzie stoi? W jego pokoju. Prześlę do mojego biura wszystko, co jest na dysku. Moja asystentka Esperanza dokładnie to zbada, może coś znajdzie. Na przykład. Słowo daje nie wiem. E-maile, korespondencje, strony internetowe, fora, w których uczestniczył. Cokolwiek, co może dostarczyć wskazówek to, to nie praca naukowa. Sprawdza się dostępne informacje, licząc, że na coś się trafi. Dobrze. Zgodziła się linda Kodran po chwili. A pani ma jakichś wrogów? Na jej twarzy pojawił się półuśmiech. Bez liku odparła. Jestem czołową golfistką świata. Czy kogoś z nich byłoby stać na coś takiego? Nie, nikogo. No, a pani mąż? Czy któryś z jego wrogów mógłby go nienawidzieć aż tak? Dzeka? Zmusiła się do śmiechu. Jego wszyscy kochają. To znaczy, potrząsnęła głową i tylko machnęła ręką. Myron zadał jeszcze kilka pytań, ale niewiele więcej mógł z niej wydobyć. Spytał, czy może wejść na górę do pokoju czada. Zaprowadziła go po schodach. Tuż po otwarciu drzwi w oczy rzuciły mu się trofea, mnóstwo. Wszystkie związane z golfem: wszystkie zwieńczone brązową figurką mężczyzny z wysoką uniesioną głową, ciałem skręconym tuż po uderzeniu piłki i kijem golfowym nad ramieniem. Niektórzy z miniaturowych golfiarzy nosili czapki do golfa. Część miała krótkie faliste włosy, jak futbolista Paul Hornung na starych kronikach sportowych. W prawym kącie stały dwa skórzane worki. Wypchane ponad miarę kijami golfowymi. Ściany były pokryte zdjęciami Jacka Niklausa, Arnolda Palmera, Sama Snida, Toma Watsona, a podłogę zaścielały numery miesięcznika Golf Digest. Czy czat gra w golfa? spytał. Linda Koldren spojrzała na niego wymownie. Napotkał jej wzrok i mądrze skinął głową. Moja genialna dedukcja niektórych onieśmiela, dodał. Niemal się uśmiechnęła. Rozbrajający majron bolitar, mistrz łagodzenia napięcia. Mnie nie, odparła. Jest dobry? Bardzo dobry. Raptem się odwróciła i stanęła plecami do niego. Coś jeszcze panu potrzeba? Nie w tej chwili. Będę na dole. Zostawiła go. Wszedł do środka, sprawdził sekretarkę Chada. Były na niej trzy nagrania. Dwa razy nagrała się mu Becky, jak można sądzić, jego dobra przyjaciółka. Zadzwoniła, żeby powiedzieć cześć, sprawdzić, czy ma jakieś plany na weekend. No bo ona, Mili i Suzy, wybierają się do Heritage. Więc jakby chciał wpaść, niech wpadnie. Majron uśmiechnął się, czasy się zmieniały, a przecież podobne słowa mogła wypowiedzieć jego szkolna koleżanka albo szkolna koleżanka jego taty lub dziadka. Cykl pokoleniowy. Wprawdzie inne były muzyka, filmy, język czy moda, ale zmiany dotyczyły zewnętrzności. Pod workowatymi spodniami i fryzurami podkreślającymi tożsamość nastoletnich właścicieli, kryły się te same co zawsze lęki, potrzeby i kompleksy. Trzecia nagrana wiadomość była od niejakiego Glena. Chciał wiedzieć, czy czad zagrał ten weekend w Golf of Pine, ponieważ Merion odpada ze względu na mistrzostwa. Tata załatwi nam spoko pukanko w gałkę. Zapewnił czada Glen kulturalnym tonem ucznia prywatnej szkoły średniej. Żadnych wieści od bliskiego kumpla czada, Matthias Quiresa. Myron włączył komputer. Windows 95 byczo. też miał z nimi na pieńku. Chad Coldren, jak od razu spostrzegł, korzystał z poczty. America Online. Pięknie. Uruchomił flash session. Modern włączył się i krótko zapiszczał. Witaj. Masz wiadomość. Oznajmił głos i po automatycznym przesłaniu tuzinów wieści serwera powiedział: Do widzenia. Majron zajrzał do książki adresowej czada i znalazł adres e-mailowy Matthew Squiresa. Przebiegł wzrokiem listę przesłanych wiadomości żadna nie była od Meciu ciekawe. Oczywiście całkiem możliwe, że Meciu i Chad nie przyjaźnili się aż tak blisko, jak sądziła Linda Coldren. Całkiem możliwe też, że nawet jeśli się ze sobą kumplowali, Squires, mimo że Chad przepadł bez ostrzeżenia, nie kontaktował się z nim od środy. Bywa. Tak czy siak? Dawało to do myślenia. Majron podniósł słuchawkę i przyciskiem wybrał ostatni numer, pod który dzwonił czat. Po czterech sygnałach usłyszał głos. Dodzwoniłeś się do Matthew. Zostaw wiadomość lub nie. Jak chcesz. Majron odłożył słuchawkę i, jak chciał, nie zostawił wiadomości. Hmm. Ostatnią rozmowę czat przeprowadził z Matthew. Mógł to być ważny trop. Albo zupełnie bez znaczenia. Nic z tego nie wynikało. Z telefonu czada Myron zadzwonił do agencji. Ripsport MB odezwała się po drugim sygnale Esperanza. To ja wprowadził ją w sprawę, wysłuchała bez przerywania. Esperanza Dias pracowała w agencji Ripsport MB od samego początku. Dziesięć lat temu w wieku zaledwie 18 lat, została królową niedzielnej porannej telewizji kablowej. Nie był to jednak program informacyjno-reklamowy, choć nie brakowało w nim reklam, zwłaszcza tych z przyrządem do ćwiczenia brzucha, do złudzenia przypominającym średniowieczne narzędzie tortur. Występowała w nim jako zawodowa zapaśniczka, mała Pocahontas, zmysłowa indiańska księżniczka. Filigranowa giętka, odziana w skąpe zamszowe bikini, przez trzy lata z rzędu dzierżyła tytuł najpopularniejszej zapaśniczki WDR, Wspaniałych Dam wrestlingu, czyli pieszczoszki, z którą najchętniej spludułby się w podwójnym Nelsonie. A mimo to pozostała skromna. — To Win ma matkę? Spytała z niedowierzaniem tuż po tym, jak skończył opowiadać o porwaniu. Tak! No to po mojej teorii o czarcim pomiocie, rzekła po chwili. Ha, ha! I po teorii o winie, owocu poronionego eksperymentu, nie pomagasz! A co tu pomoże? Odparła. Wiesz, że go lubię. Ale ten chłopak, jak nazywa takie przypadki psychiatria? To czubek! ten czubek ocalił ci życie. J jasne. A pamiętasz jak? Odparowała. Majron pamiętał. W ciemnej alejce, z preparowanymi kulami, mózg bandziora rozprysnął się jak konfetti. Cały win, skuteczny do przesady, gotów rozgnieść robaka kulą do kruszenia murów. Tak jak powiedziałam, przerwała cichym głosem długie milczenie. Czubek. Mayron zapragnął zmienić temat. Są jakieś wieści? spytał. Z milion, ale nic ekstrapilnego. Widziałeś ją? Zagadnęła po chwili. Kogo? Madonnę! Zirytowała się. O kogo pytam? Matkę Wina! Raz. Odparł sięgając pamięcią dziesięć lat wstecz. On i Wyn jedli wtedy kolację w klubie golfowym Merion. Wyn nie odezwał się do niej, ale ona do niego tak. Na to wspomnienie Myron znów poczuł zażenowanie. — Powiedziałeś mu o porwaniu? — spytała. — Nie. Co radzisz? — Zrób to przez telefon — odparła. — Na bezpieczną odległość. Szybko się rozłączyli. Kiedy oddzwoniła, wciąż siedział w pokoju wypoczynkowym z Lindą. Baki wrócił do Marion po Jacka. Wczoraj o 6.18 po południu użyto karty bankomatowej chłopca, przekazała. W oddziale banku First Philadelphia na Porter Street w południowej Filadelfii. Wyjęto 180 dolarów. Dzięki. Zdobycie tej informacji nie było trudne. Każdy, kto znał numer konta, mógł ją otrzymać przez telefon, podając się za właściciela, a zresztą i bez tego mógł ją uzyskać byleć fok, który zetknął się z pracą w policji, miał kontakty, dostęp do danych, a przynajmniej orientował się, komu dać w łapę. Przy ekspansji dzisiejszej przyjaznej użytkownikowi techniki nie wymagało to żmudnych zabiegów. Techniki, która nie depersonalizowała, ale rozprówała życie człowieka, patroszyła go, odzierała z wszelkich pozorów prywatności. Wystarczyło stuknąć w klawisze. Co się stało? spytała Linda Coldren. Powiedział jej. To nie musi oznaczać tego, co pan myśli, oświadczyła. Numer PIN mógł podać porywaczowi czat. No, mógł, potwierdził Myron. Ale pan w to nie wierzy, wzruszył ramionami. Powiedzmy, że jestem bardziej niż nieco sceptyczny. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu podjętej sumy. I jaki czat miał limit dzienny? 500 dolarów więc dla porywać porywacz podjął tylko sto osiemdziesiąt. Gdyby podjął za dużo, mógłby wzbudzić podejrzenia, odparła po krótkim namyśle Linda Koldren. Myron o mało nie zmarszczył brwi. I choć był taki ostrożny, ryzykował aż tyle dla stu osiemdziesięciu dolarów. Każdy wie, że przy bankomatach są kamery i że z każdego komputera łatwo sprawdzić, skąd pobrano pieniądze. Spojrzała na niego ze spokojem. Pan wątpi, że mój syn jest w niebezpieczeństwie? Tego nie powiedziałem. Pozory mylą. Ma pani rację. Najbezpieczniej jest przyjąć, że syna naprawdę porwano. I co dalej? Waham się. Ten bankomat jest na Porter Street w południowej Filadelfii. Czy czat lubił tam przebywać? Nie odparła bez pośpiechu. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie, co mógłby tam robić. Dlaczego? To zakazana dzielnica. Jedna z najpodlejszych w mieście. Majron wstał. Ma pani plan miasta? W schowku, w samochodzie. Dobrze, będę musiał na krótko pożyczyć pani wóz. A dokąd pan pojedzie? Chcę obejrzeć ten bankomat. Po co? spytała marszcząc brwi. Nie wiem, przyznał. Jak wspomniałem, śledztwo to nie praca naukowa. Wykonujesz rutynowe czynności, naciskasz guziki i liczysz na to, że coś wyskoczy. Linda Kodren sięgnęła do kieszeni po kluczyki. Może stamtąd go porwano, powiedziała. Może zobaczy pan jego samochód. O mały włos nie palnął się w czoło. Samochód Zapomniał o czymś tak podstawowym Zniknięcie chłopca w drodze do lub ze szkoły Kojarzył sobie z żółtym szkolnym autobusem Albo z dziarskim marszem Z torbą z podręcznikami i zeszytami Jak mógł zapomnieć o tak oczywistym tropie? Spytał ją o markę i model Była to szara Honda Accord Samochód niewyróżniający się w tłumie z rejestracją Pensylwańską 567 AHJ. Przekazał ją telefonicznie Esperancy i podał Lindzie Codren numer swojej komórki. Gdyby coś się wydarzyło, proszę dzwonić, zachęcił. Dobrze. Niebawem wrócę. Nie miał daleko. Niemalże w jednej chwili, niczym bohaterowie serialu Star Trek, przekraczający któreś zwrót czasu, Przeniósł się z zielonego przepychu w betonowe dziadostwo Bankomaty dla zmotoryzowanych mieściły się w dzielnicy Którą od biedy można nazwać biznesową Las Kamer Brak kasjerów Czy porywacz podjąłby takie ryzyko? Bardzo wątpliwe Major zastanawiał się w jaki sposób Bez ściągnięcia uwagi policji Zdobyć z banku kopię nagrania Winn mógł kogoś znać instytucje finansowe z reguły nader chętnie współpracowały z rodziną lockwoodów pozostawało pytanie czy jego przyjaciel zechce pomóc wzdłuż ulicy ciągnęły się opuszczone na takie w każdym razie wyglądały składy i magazyny osiemnastokołowe tiry grzały po niej niczym w starym filmie o konwojach ciężarówek Majronowi przypomniał się krótkofalarski bzik z czasów dzieciństwa. Krótkofalówkę kupił sobie, tak jak wszyscy, jego tata, właściciel fabryki bielizny w Newark. Choć urodził się we Flatbush na Brooklynie, do pogaduch w eterze wcinał się tekstem ten drucik 09 wymawianym z akcentem, który podłapał z filmu Dostawa. Milem pomiędzy ich domem na Hobart. Gap Road i centrum handlowym w Livingston przemierzał, wypytując kumpli po radiu, czy na horyzoncie nie widać jakichś blacharzy. Myron uśmiechnął się do tego wspomnienia. A radio obywatelskie. Był pewien, że ojciec do dziś przechowuje krótkofalówkę, pewnie wraz z ośmiościeżkowym magnetofonem. Po jednej stronie bankomatów była stacja benzynowa, tak skromna, że bez nazwy, z zardzewiałymi samochodami na rozpadających się pustakach, a po drugiej obskurny, tani motel zajazd dworski, witający klientów zielonym napisem 19,99 dolara za godzinę. Bolitera wskazówka dla podróżnych. Tam, gdzie świecą ci w oczy cenami za godziny, nie liczy na pięciogwiazdkową obsługę. Pod ceną mniejszymi czarnymi literami napisano: Za niewielką dopłatą pokoje tematyczne z lustrem na suficie. U, pokoje tematyczne. Wolał nie wiedzieć, jak wyglądają. Ostatnia znów zielona linijka zachęcała wołami spytaj o nasz klub bywalców rany koguta. Rozważając czy warto zajrzeć do środka uznał że nie zawadzi. Prawdopodobnie to ślepy trop lecz jeśli czat się ukrywał albo też go porwano tani motel zdawał się wymarzoną meliną. Majron zaparkował przed wręcz modelową piętrową ruderą. Drewniane zewnętrzne schody i galerie zajazdu dworskiego były zmurszałe. Betonowe niewykończone ściany tak chropawe, że groziły skaleczeniem ręki. Na ziemi walały się grudki cementu. Drzwi strzegł, niczym gwardzista brytyjskiej królowej, odłączono od prądu automat z Pepsi. Myron minął go i wszedł do środka. Spodziewał się ujrzeć widok typowy dla taniego motelu, nieogolonego neandertalczyka w przykrótkim podkoszulku bez rękawów, żującego wykałaczkę i złapiącego piwo za kuloodporną szybą, lub podobny, ale się przeliczył. W zajeździe dworskim powitał go wysoki drewniany kontuar, a na nim brązowa tabliczka z napisem Recepcjonista. Stłumił rżenie. Za kontuarem stał na baczność, zadbany, dwudziestokilkuletni młodzian o dziecięcej twarzy, wywrasowanej koszuli, z wykrochmalonym kołnierzykiem i idealnie zawiązanym ciemnym krawatem. Uśmiechnął się do gościa. — Dzień dobry, panu! — zawołał. Z wyglądu i głosu przypominał Johna Tesha z programu Entertainment Weekly. — Witam w Zajeździe Dworskim! — Cześć! — odparł Myron. — Mogę w czymś panu pomóc? — Mam nadzieję. — Znakomicie! Nazywam się Stuart Lipowicz, nowy kierownik Zajazdu Dworskiego. Spojrzał wyczekująco na Majrona. Moje gratulacje. Bardzo dziękuję. To miło z pana strony. E, w razie jakichkolwiek problemów, gdyby cokolwiek w zajeździe dworskim nie spełniało pana oczekiwań, proszę mnie natychmiast zawiadomić. Załatwię to osobiście. Zapewnił gospodarz z szerokim uśmiechem i dumnie wypiętą piersią. W zajeździe dworskim dbamy o komfort klienta. Majron przyglądał mu się dłuższą chwilę, czekając, aż jego stuwatowy uśmiech przygaśnie. Nie przygasł. Wyjął zdjęcie czada Koldrena. — Widział pan tego młodzieńca? — spytał. Stuart Lipowicz nawet nie spojrzał na fotografię. — Przepraszam — rzekł z tym samym uśmiechem. — Ale czy pan jest yy, z policji? — Nie. — w takim razie pan wybaczy nie pomogę panu. Słucham, przykro mi, lecz w zajeździe dworskim cenimy sobie dyskrecję. Chłopiec nic nie przeskrobał, zapewnił Meron. Nie jestem detektywem, który chce przyłapać inflagranti niewiernego męża. Uśmiechli powica ani drgnął. Pan wybaczy, ale to jest zajazd dworski. Klienci. Korzystający z bogatego wachlarza naszych usług często chcą zachować anonimowość. W zajeździe dworskim respektujemy ten wymóg. Majron przyjrzał się uważnie jego minie, szukając oznak zgrywy. Nie znalazł żadnych. Gość cały promieniał. Niczym wykonawca zapchaj dziura w przerwie programu Up with People. Opierając się na kontuarze, Majron spojrzał na jego buty liśniły jak. Lusterka, włosy bubka były gładko zaczesane do tyłu, iskra w oku wyglądała na prawdziwą. Trochę mu zajęło, zanim wreszcie pojął, jak się sprawy mają. Wyjął portfel, wyciągnął dwadzieścia dolarów i przesunął je po blacie. Recepcjonista spojrzał na banknot, ale się nie poruszył. Za co to, proszę pana, spytał. Y to prezent. Stuart Lipowicz nie tknął banknotu. W podzięce za informację. Majron wyciągnął drugi banknot i zatrzymał w powietrzu. Jeśli łaska, to mam jeszcze jeden. W zajeździe dworskim obowiązuje dywiza. Klient nasz pan. Czy to nie jest dewiza prostytutek? Słucham. Nieważne. — Jestem nowym kierownikiem zajazdu dworskiego, proszę pana. Już słyszałem. I właścicielem jednej dziesiątej udziałów. — Koleżanki od jak Madżonga z pewnością zazdroszczą pana mamie. Lipowicz zachował uśmiech. — Innymi słowy, związałem się z tym na dłużej. Tak rozumiem interes, proszę pana. Długofalowo. Nie na dziś. Nie na jutro, ale na przyszłość. Długoterminowo, rozumie pan. Aha, skwitował beznamiętnie Majron. Na dłużej. Stuart Lipowicz strzelił palcami. Właśnie. Nasza dewiza brzmi: dolary na rozpustę możesz wydać w wielu miejscach. Chcemy, żebyś wydał je tutaj. Majron odczekał chwilę. Wyborna! Pochwalił. W zajeździe dworskim ciężko pracujemy na zdobycie zaufania. A zaufanie to rzecz bezcenna. Kiedy budzę się rano, muszę spojrzeć w lustro. W lustro na suficie? <laughs> Ujmę to inaczej, odparł z niezmiennym uśmiechem Lipowicz. Jeżeli nasz klient bądź klientka wie, że w zajeździe dworskim może bezpiecznie zgrzeszyć. Jest większa szansa na to, że powróci. Pochylił się z mokrym błyskiem podniecenia w oku. Rozumie pan. Majron skinął głową. Na powtórkę. Właśnie. A do tego dochodzą rekomendacje w rodzaju. Wiesz, Bob? Znam świetne miejsce na skok w bok. Sam pan rozumie. Do uśmiechu doszło skinienie głową. Wszystko to ładnie, pięknie, Stuart, tylko że... Chłopak ma piętnaście lat. Piętnaście. Czat wprawdzie skończył szesnaście, ale co tam? W grę wchodzi naruszenie prawa. W uśmiechu lipowica odbił się zawód. Jak u Belfra rozczarowanego odpowiedział ulubionego ucznia: Pan wybaczy, że się z nim nie zgodzę. W świetle obowiązującego w tym stanie prawa, osoby powyżej 14 roku życia mogą dysponować własnym ciałem. A poza tym wynajęcie pokoju w motelu piętnastolatkowi jest w pełni legalne. Gość stanowczo za dużo sobie pozwalał. Czy zadałby sobie aż tyle fatygi, gdyby chłopca nigdy tu nie było? Z drugiej strony, co tu ukrywać, Stewart Lipowicz, Dobrze się bawił. Uszczęśliwiony niemal jak dzieciak, któremu fundnięto zestaw Happy Meal w barze McDonalda. Taczy owak nadszedł czas, żeby trochę nim potrząsnąć. Y, — Nie jest, jeśli się go w tym pokoju napastuje — odparł Mayron. Nie jest... Jeśli twierdzi, że ktoś wtargnął do tego pokoju, korzystając z dodatkowego klucza, który dano mu w recepcji. Nie, nie mamy dodatkowych kluczy, oświadczył Lipowicz. Jednak ten ktoś jakoś go zdobył. Uśmiech pozostał, grzeczny ton to również. <grym>, gdyby tak istotnie było, proszę pana, przyjechałaby policja. Nie pomoże mi pan, to zaraz do nich wpadnę. Chcę pan wiedzieć, czy ten młody człowiek. Lipowicz wskazał na zdjęcie czada. Tu się zatrzymał? Tak. Uśmiech recepcjonisty nabrał mocy. Mało brakowało, a Majron osłoniłby oczy. Jeżeli pan mówi prawdę, to ten młody człowiek sam może potwierdzić, czy tu był. Ja nie jestem do tego potrzebny. Majron nie zmienił miny. Nowy. Kierownik zajazdu dworskiego przechytrzył go. Owszem, potwierdził Wlot, zmieniając taktykę wiem, że tutaj był. Zadałem pytanie wstępne. Policja też żąda podania nazwiska, mimo że je zna, żeby od czegoś zacząć. Stewart Lipowicz wyjął kartkę i przystąpił do pisania. To nazwisko i numer telefonu prawnika zajazdu dworskiego powiedział. Dopomoże panu rozwiązać wszelkie problemy, nie usunie ich pan osobiście? Nie zadba o komfort klienta? Proszę pana, lipowiec pochylił się do przodu, zachowując kontakt wzrokowy. W jego głosie i minie nie było śladu zniecierpliwienia. Mam być szczery? Wal pan! Nie wierzę w ani jedno pańskie słowo! Dzięki za szczerość. Nie, to ja panu dziękuję i zapraszam znowu. Jeszcze jedna Dewiza prostytutek. Słucham, nic takiego. Czy, czy ja też mogę być szczery? Spytał Majron. Tak. Jeżeli nie powie mi pan, czy widział tego chłopca, to mogę panu przywalić w twarz. Bardzo mocno. Drzwi otwarły się z rozmachem i do środka wtoczyła się spleciona parka. Kobieta bez żenady miętosiła siła krocze partnera. Na gwałt potrzebujemy pokoju, zawołał mężczyzna. Macie państwo kartę bywalców? Spytał Myron. Co? Do widzenia. Życzę panu miłego dnia. Pożegnał go uśmiechnięty stuart Lipowicz i z odnowionym uśmiechem zwrócił się do wijących się ciał. Witam w zajeździe dworskim! Nazywam się stuart Lipowicz, jestem nowym kierownikiem. Majron poszedł do wozu. Na parkingu wziął głęboki oddech i spojrzał za siebie. Wizyta w zajeździe dworskim wydawała się tak nierealna, jak opisy porwania przez obcych. Wsiadł do wozu i zadzwonił na komórkę Wina. Chciał mu tylko zostawić wiadomość, ale ku jego zdumieniu przyjaciel odebrał telefon. – Wysłów się! – rzekł śpiewnie. Majrona natychmiast zbiło stropu. – To ja! – bąknął. Win milczał, nie cierpiał oczywistości. – To ja? – było kompletną stratą czasu. Znał przecież jego głos. Gdyby nie znał, to ja… Nic by mu nie powiedziało. Myślałem, że na polu golfowym nie odbierzesz telefonu, usprawiedliwiał się Myron. — Jadę do domu się przebrać, wyjaśnił Win, a potem obiaduję w Merion. — Członkowie filadelfijskiej sosiety nie jadali obiadów, a obiadowali. Przyłączysz się? Nie odmówię. I chwileczkę. Jesteś odpowiednio ubrany? Bez zarzutu. Myślisz, że mimo to mnie wpuszczą?